Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana wójta Tadeusza Kraczyka. Witam pani radnych. Informuję, że obrady Rady Gminy w Starczy są transmitowane i uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na 15 radnych obecnie jest 13 radnych. Nieobecna jest pani radna Żółkowska Małgorzata i pan Zdemira Michał. Bardzo proszę się zalogować. Pan Michał Bok. O, jest. Zalogowani wszyscy. Na sekretarza dzisiejszej sesji powołuję pana radnego Mariusza Gołdę. Bardzo proszę. Na protokoladach pani Małgorzatę Woźniak. Porządek sesji dzisiejszej otrzymali wszyscy. Kto jest za przyjęciem porządku dzisiejszej sesji, proszę nacisnąć przycisk podnieść rękę. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem porządku dzisiejszej sesji. Proszę państwa, wpłynęło pismo do przewodniczącego Rady Gminy w Starczynie. Wniosek o zwołanie sesji Rady Gminy w Starczynie na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity dziennik urzędowy z 2023 roku, pozycja 40 ze zmianami, wnioskuje o zwołanie sesji Rady Gminy w Starczynie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego wniosku. Istnieje konieczność zwołania sesji w dniu 28 kwietnia 2023 roku. Zwołanie sesji spowodowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczy na 2023 rok. Zmiana uchwały dotyczy zwiększenia dotacji dla ASP w Obręgorku na wkład własny dla zadania termomodernizacja budynku ASP w Promniku. Proponowany porządek obrad. Punkt 1. Otwarcie stwierdzenia kworum. Punkt 2. Uchwalenie sekretarza i protokolata obrad. Punkt 3. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 4. Podjęcie uchwały. Punkt 1. W sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczy na 2023 rok. Punkt 5. Komunikat i ogłoszenia. Punkt 6. Zakończenie sesji. Do niniejszego wniosku załączam projekt uchwały. Podpunkt 1. W sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczy na 2023 rok. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwał. Bardzo proszę przewodniczącego połączonej komisji o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy w Starczynie z dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczy na 2023 rok na podstawie uchwały się co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 56 łamane przez 457 łamane przez 2023 Rada Gminy w Starczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczy na 2023 rok dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2023 roku stanowiących załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w paragraf 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych w 2023 roku stanowiących załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w paragraf 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Miasta Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęcie? Proszę nacisnąć przycisk podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęcie. Punkt 5. Komunikat do ogłoszenia. Przypominam dla wszystkich radnych, o tym, kto nie złożył jeszcze oświadczenia majątkowego, to bardzo proszę. Jeśli ktoś z państwa ma jakieś
Bardzo proszę. Ja tak tylko króciutko chciałbym bardzo podziękować wójtowi i panu radnym za tak ekspresowe załatwienie tej sprawy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie ma. Po wyczerpaniu porządku dzisiejszej sesji dziękuję bardzo za przybycie, dziękuję bardzo wójtowi za obecność i panią i panu radnym. Dziękuję bardzo.